kałuże oraz krewetki. Raczej na greckim kontynencie jest to widok rzadko spotykany, ponieważ raczej ten grecki kontynent słynie z mięsa czy z jakichś takich wyrobów serowych, a właśnie tutaj również te hodowle owoców morza występują. Zdecydowanie częściej taki widok spotyka się przy greckich wyspach, ale już części z Państwa wspominałam, że w Atenach również w niektórych miejscach całkiem w porządku owoce morza zjeść można. Także tutaj właśnie przy tym wybrzeżu Attyki również część tych hodowli się znajduje. Ale właśnie jeśli już do tych greckich wysp nawiązałam, to również trochę o nich opowiem, ponieważ one stanowią naprawdę bardzo dużą część terytorium w pałacach. I właśnie z tych pałaców były one dopiero dystrybuowane do mieszkańców. Każdy miał swoją wydzieloną rację żywnościową i właśnie z tych pałaców mógł ją odbierać. Także teraz bardzo często żartuje się, że Minojczycy byli pierwszą komunistyczną gospodarką, ponieważ system był bardzo podobny do systemu kartkowego, ale była to cywilizacja maltański. Tutaj zdobywał różne strony Europy. Mamy również zabytki tureckie, także faktycznie zwiedzać jest tam co, ale również te wyspy są takie dosyć charakterystyczne ze względu na to, że mają bardzo dużo plaż piaszczystych, a plaże piaszczyste w Grecji są na wagę złota w rejonie Uraczymy, ponieważ wyspy te zostały zniszczone w roku 1958 przez trzęsienie ziemi. I właśnie tamto trzęsienie ziemi poskładało większość zabytków, które tam zostały postawione. Także faktycznie to był taki dosyć ciężki okres w historii tych wysp. Tam większość ten wykop symbolizuje również kopanie Turków. Zmiana warty odbywa się teoretycznie przed parlamentem, ale tak naprawdę jest to grób nieznanego żołnierza, ponieważ tam po bokach mamy mowę pogrzebową Peryklesa, a wcześniej mamy taką płaskorzeźbę hoplity. I tak jak u nas jest wielki mit husarii, tak właśnie tutaj mamy w Grecji mit hoplity, który był starożytnym wojownikiem.